Skok do wody. Występują. How does love change? Jak zmienia się miłość? Pamiętam całe 8 szczęśliwych lat. Ale nie mogę sobie przypomnieć, kiedy moje uczucia do niego zaczęły słabnąć. Mike to widział. Byłam pewna. Musimy tam jechać już? Wszyscy się spóźnią. A co będziemy robić? Może gdzieś pogadamy? Wieziemy węgiel, musimy rozpalić. A teraz przemówi dyrektor. Oto wyniki wyborów. Murray Mahol, 463 głosy. Robert Kogut Finmore, 4. Czuję, że tylko ty na mnie głosowałaś. My na pewno nie. Miałeś najgorszą piosenkę. To wina Stewarta. Miałem grypę, nie mogłem się skupić. A ten głupi slogan nie był głupi. Walcz jak kogut. Ile razy można się z tego śmiać? Zupełnie jakbyśmy utknęli w idiotycznej szkolnej sztuce. Przejdźmy wreszcie dalej. No to idziemy dalej. Mam dziś kiepski nastrój. Skaczę. Chodź. Pójdziemy na spacer. Przegapicie pokaz mistrza. Co jest? Zachowujesz się tak, jakbyś miała okres. To nie to. Przechodzisz go tak samo jak ja, czyli beznadziejnie. Ciskasz się od rana. Jeśli nie okres, to co? Powiedz mi. Woda. Gdzie on jest? Rooster, Mike! Mike Mayer? Mike Mayer. Właśnie go przywieźli. Mrs. Mayer. Pani Mayer. Co powiedzieli? Operują go. Wyjdzie z tego? Skręcił kark. Mira,
W porządku? Mama. Dopiero teraz odsłuchałam wiadomości. Jestem dr Boddicker. Operowałem Mike'a. Możemy porozmawiać? She's pretty upset. Jak się trzymasz? How are you holding up? Tell me about Mike. Co z Mike'iem? Mike has broken. Złamał dwa kręgi, C5 i C6. But do you know he's gonna be? Czy będzie sparaliżowany? Prawdopodobnie. Probably. Ale nie wiemy, w jakim stopniu, dopóki się nie przebudzi. Jest w śpiączce. Żałuję, że nie mam lepszych wieści. Dam wam chwilkę. Nic nie mówisz. Mówię bez słów. A co chciałbyś powiedzieć? To co zwykle. Nawet jeśli tego nie mówię, to zawsze myślę. Możesz do niego mówić. Usłyszy mnie? Niektórzy słyszą. Wiemy o sobie wszystko. Co jeszcze powiedzieć? Coś, co podniesie was na duchu. Opowiedz, coś lubię. Tu, Carrie, wiesz co robić? Mówi Kogut. Gadałem ze starymi Mike'iego. Dzwonię spytać, co u ciebie. Pielęgniarki mówią, że on wyczuwa, kiedy przychodzimy. Jadę do niego po południu. Jamie zostawiła wiadomość. Zjemy razem obiad? Zadzwoń. Carrie Bill? Simon Rhodes. Chodziliśmy na francuski. Wyglądasz zupełnie inaczej. Tak, dobrze. Mieszkasz jeszcze w Madison? W Nowym Jorku. Co słychać u Carrie Bill? Ciągle na starych śmieciach. Masz kontakt z Mike'iem? Byliście zakochaną parą. Zaręczyliśmy się. Kiedy ślub? Gary? Mike leży w szpitalu. Skoczył do wody i złamał kręgosłup. Tak mi przykro. Wyjdźmy. Był moim jedynym. Z nikim więcej nie spałam. Wszyscy mówili Mike i Carrie. Carrie i Mike.
Nasze imiona zawsze wymawiano razem. Pamiętam. Zamierzałam mu powiedzieć, że to koniec. Że już go nie kocham. Ale bałam się, że wszystkich zawiodę. Nawet sobie nie wyobrażam, co przeżywasz. Opisz mi Nowy Jork w 5 słowach. Wielki, brudny i wspaniały. Myślisz o powrocie do Madison? Przestań. Zabrzmi głupio, ale cieszę się, że cię spotkałem. Ja też. Byłam u Majerów. Zawiozłam im kaserol. Uwierzyli, że sama robiłaś? Bardzo śmieszne. Mike martwi się, że go zostawisz. Odchodzisz? Nie. Ma dziś dobry dzień. Skąd pani wie? Widzę po odczytach. Chcę kupić dzieciakowi Honda Civic, żeby miał czym jeździć do szkoły. Jest dentystą. A wiesz, jak się nazywa? Moll. Bałagan jak u mnie. Depresja? Zawsze wtedy szyjesz. Nie jesteś w pracy? Zgłosiłam chorobę. Tak na przyszłość. Jeśli chcesz unikać najlepszej przyjaciółki, to zabierz jej klucze. Rusz się. Idziemy się napić na pożegnanie Krystyny. Wyskakuj z piżamy. Spytaj, dlaczego nas opuszcza. Będę tęsknić. Ja za wami też. Zamieniłabym się z tobą bez wahania. Żeby zobaczyć coś nowego. Madison jest jak czarna dziura. Wrócisz tu i będziesz gruba jak starzy Stu. Twoja mama nie jest gruba. Ale na ślub chyba przyjedziesz. Brawo, kogut. Przecież nie umarł. Gdzie ty masz próg tempoty? Muszę do łazienki. Pójdę z tobą. Daj spokój. Dobrze, że jesteś. Poznam cię z przyjacielem. Kilroy? To Kerry. Pracujemy razem w bibliotece. Właściwie to już się poznaliśmy. Zagraj z nami. Przyniosę piwo. Nie, muszę już iść. Jesteś bibliotekarką? Właściwie to specjalistką do spraw mediów. A ty? Co robisz? Gram w bilard.
Nie lubisz? Chodziło mi o to, czym się zajmujesz. Praca się nie liczy. Zrozumiesz to, kiedy dorośniesz. Nie jestem taka młoda. Stąd cięty dowcip. Masz 23 lata, mieszkasz w Madison i nigdy nie wyjeżdżałaś poza Wisconsin, nie licząc zjazdów absolwentów, o które twój chłopak był zazdrosny. Niedawno poprosił cię o rękę. Więc grasz w bilard i czytasz w myślach? Jestem spostrzegawczy. Dał ci pierścionek zaręczynowy. A teraz pewnie wyjechał z tatą na ryby. Częściowo się mylisz, a częściowo masz rację. Chodź. Miło było poznać. Dzwoniła matka Mike'a. Przebudził się. Wszystko mu powiedzieliśmy. Tęskniłem. Nie martw się. Kocham cię. Chodźmy gdzieś tylko we dwie. Może do kina. Nie chcę. Idę po kawę. Gotowe. Uraz kręgów C5 i C6 oznacza porażenie czterokończynowe. U niego jednak bodźce docierają do ramion. Ustabilizowaliśmy szyję, by mógł samodzielnie oddychać. Możemy do niego wejść? Pojedynczo. Najpierw chcę zobaczyć Carrie. To halo. Unieruchamia głowę. Tylko kilka minut. Jak się czujesz? Głowa mnie boli. Ale mówisz i sam oddychasz. Gardło mnie piecze. Przyniosę trochę lodu. Carrie? Pocałuj mnie.
Zawołaj pielęgniarkę. Kij jest jak ołówek. Tylko wytrwałość i ćwiczenia pozwalają osiągnąć doskonałość. Thackeray. Sztuka gryard. Jestem pod wrażeniem. Z dedykacją. Niech rozbudzi w tobie zapał i miłość. Bądźcie szczęśliwi. Wiktor wszystko mi powiedział. Przepraszam za wczorajsze. Wybaczam ci. Jeśli będziesz w Nowym Jorku... Myślałam, że mieszkasz tutaj. Klub bilardowy. Przyniosę patyk. Kij. Będę czekał. How's that? Tak dobrze? We just thought you'd like a little. Zmienisz sobie widok. That's what the remote's for. Mam pilota. You can work it? Możesz obsługiwać? Yeah. Zobacz. Hey, get up and change the freaking. Rusz się i zmień kanał. Rozumiem twój gniew, ale nie pozwolę ci zwracać się tak do personelu. Mam na imię Carrie i będę pańskim kierowcą. Czego pan sobie życzy? Seksu. Słucham? Powiedziałem seksu. Tu i teraz. Uspokój się. Zostawcie nas na chwilę. Carrie. Szuka pani czegoś konkretnego? Oglądam. Szermeza. Szyła pani z niej? Nie używałam jedwabiu. Idealny do ciemnych włosów. Na wesele? Dziwny kolor dla panny młodej. Myślałam, że będzie pani gościem. Mamy cudowną krepę. Właściwie to nie biorę ślubu. W samą porę. Kogut zaprasza na drinka. Idziesz? Nie. On stawia. Myślałam, że pogadamy. Mój facet jest jak pies. Co myślisz? Uciekaj. Za późno. Mama przerobiła mój pokój na barek. Co u Mike'a? Nic nowego. Dobrze, że ma ciebie. Czemu tak mówisz? Wiele innych dziewczyn dawno by odeszło. Ale ty jesteś wierna. Nie jestem taka pewna. Hej. Hi.
Masz czas na piwo, a nie masz dla Majka? Wpadłam na chwilę. Wyłaź. Co ty wyprawiasz? Chcesz go zostawić. Co ty wygadujesz? Ledwo się trzyma. Kiedy prosi o pocałunek, to masz go całować. Powiedział ci? Co się dzieje? Siedzi podłączony do rurek, a ty jeszcze się z nim drażnisz. Po co wygadujesz o miłości? Bo go kocham. To nie zachowuj się tak, jakbyś miała odejść. Wal się. Nie odchodzi. Sama nie wiem. Wóz albo przewóz. Nie trzymaj go w niepewności. Przykro mi. Pamiętasz pizzerię? Jamie urządziła tam przyjęcie 5 lat temu. Chcieliśmy wiedzieć, dlaczego się upierała. Zajrzeliśmy, a wszyscy już tam byli. Zamierzałem tam wrócić za 5 lat. Tylko z tobą. Teraz już się nie uda. Nie zamęczaj się. Nie rób tego teraz. Twoja mama tu idzie. Już to zrobiliśmy. Przestań. Poczułem nawet ulgę. Nie mów tak. Idź już. Uważam, że ubiliśmy dobry interes. Przejęliśmy poddasze. Uwierz mi, było warto. Chciałem tu urządzić gniazdo kochanków, ale nie mam kochanków. Moje dzieła. Szukam agentów. Mam nawet most brukliński. Czerwień. Złoto. I kuchnia. To łóżko Grega, który na szczęście dużo pracuje. Łazienka. I... twój kąt. To ma być pokój? Nie zawali się? Na razie stoi. Czuję nabiał. Wisconsin, taki żart. Twoja sąsiadka ze złotego pokoju. Wpadnij, kiedy się rozpakujesz. Nareszcie jakaś dziewczyna. Wesoła. Pisze niezrozumiałe, przygnębiające wiersze. Jest poetką? Witaj w Cyganerii.
Hello? Co cię sprowadza do straszliwego Nowego Jorku? Pewnie było ci ciężko. Jesteś odważna. Moi przyjaciele by się z tobą nie zgodzili. Miałaś rzucić wszystko, bo chłopak miał pecha? Wtedy mieliby dwie tragedie. Byłam mu coś winna, ale nie życie. Nie wiem, czemu ci to mówię. Nie znam cię. Poznajesz mnie od kilku godzin, to chyba coś. Pewnie tak. Pytaj. Kilroy to nazwisko czy pseudonim? Paul Elliot Frazier. Nie wiem, skąd wziął się Kilroy. Skąd pochodzisz? Urodziłem się i wychowałem w Nowym Jorku. Pracuję dorywczo. Jestem niepraktykującym Żydem. Lubię Metsów, nie cierpię Jankesów, grupa krwi zero, szczepienia na bieżąco. Teraz mnie znasz? Nie poddawaj się, ćwicz. Umrę z głodu. Praktyczność ponad pretensjonalność. Lubię syreny. Słyszę je w nocy. Mieszkam na końcu ulicy. Okno sypialni wychodzi na aleję. Zobaczysz. Zobaczę twoją sypialnię? Wątpisz? Nie bój się prawdy. Przed nią nie ma ucieczki. Zostawimy to i wrócimy po twój samochód. Nie sądziłam, że zobaczę sypialnię z progu. Dawno się tu wprowadziłeś? 6 lat temu. Pora zmienić dekoratora. Chodźmy po samochód. Jesteś prawdomówny. Ale czy to nie przesada?
Obiecałem pokazać Nowy Jork. A czym jest Nowy Jork bez nalotu na handlarzy? Chodźmy. To był cudowny dzień. Dziękuję. Madam, cała przyjemność po mojej stronie. Petit déjeuner, nous avons le thé, un orange et les pâtisseries de Kiroy. C'est formidable. Ah, tu parles français. Well, 4 years in college. Słówka z lektoratu wystarczą, by pochwalić jedzenie. About food. Oh my god, it's amazing. Pycha. Sam robiłeś? Byłem na kilku lekcjach po studiach. Kiedy? 10 lat temu. Mam 35. Też uczyłam się matematyki. Wow. Powinienem wypełnić formularz. Wiek, miejsce zamieszkania. Przepraszam. Potrafię jednak docenić zaskakującą dziewczynę z małego miasteczka. Coś jeszcze? Zamknę cię, dopóki czegoś nie wymyślę. C'est une idée très intéressante. No, no. Since 1974. It's bad. I saw it. It's not bad. I swear to God, I did. Why would I put this on? I don't even know how this works. Włóż, nie wiem jak. Hello? There you are. Jesteś. Już mieliśmy dzwonić po gliny. Iskra w oczach na mój widok? Braki w empatii nadrabia wyczuciem. Co się dzieje? Jej szefowa urządza przyjęcie. Zrób się na bóstwo. Jeszcze 5 i wystarczy za obiad. Niewiarygodne. To zwykłe krewetki. Mówię o domu. Jest bogata? I sławna. Czytałaś Ucieczkę z Paryża? Georgia Louise Wolfe? Czytałam to na studiach. Lainey jest jej osobą do towarzystwa. Les prostytutką, tylko bez seksu. Dzięki temu stać ją na pisanie. Dylan? Dylan? Hi, remember me? Beautiful,
Carrie. It's Carrie. Can I talk to you? Mogę z nim porozmawiać? Please. Is that her? To ona? Hold on. Chwileczkę. Hey. Jak tam Nowy Jork? Przepraszam. Do widzenia. Co się stało? Przedstawił się jako współpracownik. Simon jest prawnikiem? Korektorem. Chce zostać ilustratorem. Nowojorski marzyciel. Takich tu mało. Rozbijasz. Jest wspaniałym człowiekiem. Na pewno wyjątkowym. Większość chce zostać aktorami albo pisarzami. Dlaczego nikt nie chce być śmieciarzem czy grabarzem? To potrzebne zawody. Zrób V z kciuka i wskazującego. Nigdy nie chciałeś być kimś innym? Lepszym instruktorem. Co złego jest w marzeniach? Nic. Dopóki pamiętamy, że jesteśmy zwykłymi ludźmi. Ja nie uważam się za zwykłą. Kim chcesz zostać? W tym problem. Nie wiem. Moją ambicją jest sama ambicja. Ambicje są przereklamowane. Mieszkasz tu jeszcze? Muszę znaleźć pracę, żeby zarobić na ten wygórowany czynsz. Taniej masz tylko w kanałach. To do ciebie. Teraz mi dajesz? Ciągle cię nie ma. Mogłeś zadzwonić. Przepraszam. W tym domu brakuje mężczyzny. To ja. Mamy pierwszy tydzień grudnia. Mówię, bo nie mogę pisać. Próbowałem na komputerze, ale to by zajęło 5 lat. Minęło sporo czasu od twojego telefonu. Chciałem przeprosić. Wiem, że było ci ciężko. Przepraszam. Powtarzam się? Hey, what am I thinking? I have amazing news. Padniesz. Are you ready for this? Rooster's... Kogut się żeni. Oh my God. Z kim? To who? Pamiętasz moją pielęgniarkę? Jest bardzo miła. Nie licząc chwil, kiedy wkłada mi cewnik, żadnego wina, konwersacji. Ślub za kilka miesięcy. Pokazaliśmy, że długie zaręczyny się nie opłacają. Wesele urządzą moi rodzice, żebym mógł uczestniczyć.
What's news? Brak wieści to dobre wieści. No news is good news, eh? Want a beer? Piwko? I got a tape today. Dostałam taśmę od Mike'a. For Mike. Well, he can't write. Pisać nie może. No, he can't. Nie. You seem upset. Zdenerwowana? What then? Nie? Sad. Smutna. I got it. What did he say, Carrie? Co chciałaś powiedzieć, Carrie? No, nic takiego. Not too much. Ciekawe, jak idzie mu rehabilitacja. Jesteś jak otwarta księga. Dlaczego nie wiem prawie nic o mężczyźnie, z którym sypiam? Pukasz nie do tych drzwi. Do których mam pukać? Najlepiej w ogóle. Gdybym chciała być sama, zostałabym na ulicy. Rooster? Kogut? Is Mike okay? U Mike'a w porządku? Tak. Możesz nie wierzyć, ale dzwonię przeprosić. Przestraszyłem się wtedy. Stres i w ogóle. Dziękuję. Hey, kiedy wesele? Mike cię uprzedził. W drugi weekend kwietnia. Chcieliśmy ci wysłać zaproszenie, ale przyjadę. Cieszę się. Jesteś tam? Chodzi o Jamie. Zachorowała? Nie. Znowu posłała matkę na odwyk. Odcięła się od nas. Otoczyła się murem. Gdybyś miała przyjechać na święta... Nie planowałam. Tak tylko pomyślałem. Ale przyjadę. Fajnie. To dobrze. Otwarte. Choinka. To dopiero początek. Pieczona szynka. Placek ziemniaczany i pianki. A to się nazywa casserole. Jakie to mało francuskie. Czego to nie sprzedają na pchlim targu? Kpisz sobie. Skądże? Święta za pasem i pomyślałem, że tęsknisz za domem. Na wsi lubicie takie rzeczy. Jutro pokażę ci święta w Nowym Jorku. Są wyjątkowe. Chciałam przeprosić za mój wybuch. Nie musisz, ale dziękuję. Na święta jadę do domu. Nie smakuje ci moja casserole? Mam coś dla ciebie. Jeśli chcesz, możesz poczekać do Wigilii. Wtedy nie zobaczysz mojej miny. Sama zrobiłam.
Nie wiem, co powiedzieć. Wystarczy, dziękuję. Nie pamiętam już, kiedy ktoś coś dla mnie zrobił. Wspaniała. Dziękuję. Masz. Co to? Dziękuję. Piękny. Miejsce na twoje dzieła. Zrób coś. Co? Idź do szkoły, zdobądź dyplom i zacznij z tego żyć. Kurs projektowania? Ledwo mnie stać na jedzenie. Coś wymyślisz. Jesteś ambitna. Wiem, że nie jestem taki domyślny, jakbyś chciała. Poruszam się jak lodowiec. Co się dzieje? Nic. Chcę odwołać rezerwację. Hey, Wisconsin. Wisconsin, mogę o coś spytać? A pożyczysz mi tę bransoletkę? Twój facet nazywa się Frazier. Tak, Paul Frazier. Zastanawialiśmy się, gdzie słyszeliśmy to nazwisko. I w końcu nas olśniło. Jego ojciec to Morton Frazier, wielki rekin z Wall Street. Nie wspominał? Nie powiedział mi jeszcze wielu rzeczy. W sumie się nie dziwię, ale... powoli się otwiera. Przydałaby się winda. Jakie ładne. Masz talent. Zobacz. Powinnaś to rozwijać. Iść na kurs i zostać projektantką. Najpierw zarobię na czynsz.
Piero gave us all cards with one word. Pierre dał nam kartki z pojedynczymi słowami wyrażającymi emocje. Ja dostałam dowcipny i muszę zaprojektować coś dowcipnego. Wymyśliłam klasyk w stylu Betsy Johnson. Trochę Marka Jacobsa z odrobiną Zacka Posena. Podkreśla kobiecą sylwetkę. Kilroy here. Mother? Mamo? I can't get up there. Teraz nie mogę. No. Tell Dad I'll do it. Powiedz tacie, że się postaram. Okay. See ya. Let's get out of here. Chodźmy gdzieś. Gdybym umiał tak malować, umarłbym szczęśliwy. Malujesz? A malowałeś? Nie maluję. Nie piszę. Nie komponuję i nie gram na pianinie. Nie robiłeś wielu rzeczy. Nie było łatwo. Ciężkie te obrazy. Sztuka powinna burzyć spokój. Co widzisz? Bo ja wiem. Nieszczęśliwą kobietę. Samotność. Maska nadaje emocjom wrażenie sztuczności. Gadam jak snobistyczni znajomi Simona. Jak Nowojorka. Co ci jest? Wybacz. Powiedz. Przypomniałaś mi kogoś. Albo raczej o kimś. O kim? Nieważne. It's not important. Someone on the left's a lifetime on the wszystko pycha, tylko brzuch rozpycha. Proszę zaprotokołować, że się przyznałem. To nie sąd. Pokaż instruktora, pośmiejemy się. It's so ciekawym aspektem tego projektu jest to, że pozwala on wykorzystać wiele pomysłów. Nieoczekiwane połączenie przeciwnych inercji. Dziękuję. Kto to będzie nosił? Ktoś spragniony uwagi. Dobrze się czujesz? Tak. Wypijmy za twój szkolny sukces. Bądź wielka. I załatw nam modeli. Za przodków. Projektantka z Wisconsin? Tam noszą tylko ogrodniczki. Zajrzę do niego. Pójdę już. Muszę jechać do rodziców. Wezmę płaszcz. Zostań. Baw się, to twój dzień. Pojadę z tobą. Nie radzę. Chcę jechać. Kocham cię. Ciebie i tajemnice, które cię ranią.
Nie kłam o rzeczach, których nie chcesz mi pokazać. Urok starzyzny. Rodzice oczekują. Mom, Dad. Hello, son. I'm glad. Cieszę się, że jesteś. Morton Fraser. Morton i Barbara Fraserowie. Kerry Beale. Hello. Nice to meet you. Nieczęsto poznajemy przyjaciół, Pole. Drinka? Koniecznie. Sam nalej. Co u ciebie? Znasz mnie. Czym się zajmujesz? Studiuję w Instytucie Wzornictwa. Wspaniale. Co studiujesz? Modę. Właśnie zaczęłam. Dziękuję. Zaprojektuję wam plastikowe pokrowce. Dzwoniła Jenny. Moja starsza siostra, ta dobra. Jak dzieciaki? Sara uczy się pisania. Uparta dziewczyna. Kiedy już zacznie, to nie sposób jej oderwać. Ma to po stryjku. Synu, opowiedz nam, co dzisiaj robiłeś. Why don't you tell us what you did today? I don't know. Nic takiego. Slept late. Spałem do późna. Zjadłem śniadanie, a teraz byliśmy na przyjęciu. Sweetheart, we know you are as mindful of this date. Ten dzień jest dla ciebie równie ważny jak dla nas. Właściwie to musimy iść. Zarezerwowaliśmy stolik. Darling. Oh, please. This is hard on wszystkim nam jest ciężko. Thank you for the drink. Dziękuję za drinka. Uwielbiam te rodzinne spotkania. I'm sorry. Przykro mi. Miło było państwa poznać. Kilroy! Kilroy, zaczekaj. What's going on? Co się dzieje? Nic. Czemu ten dzień jest taki ważny? Nothing. That's crap and you know. Nie wszędzie. Dlaczego nie powiedziałeś, że masz brata i siostrę? Przepraszam, że cię tu sprowadziłem, że musiałaś ich słuchać. Są przemili. To ty zachowujesz się jak balant. Trudno mi z nimi rozmawiać. Za bardzo się różnimy. To już nie wystarcza. Nie możesz mnie odepchnąć tak jak rodziców czy przyjaciół. Masz ich w ogóle? Nie będę taki jak on. Nie musisz dorównywać Mike'owi. Nie mówię o nim. Te zasłony ładnie to wyglądają.
Chwilami żałuję, że je powiesiłam, bo przez nie tęsknię za tobą. Nie wiem, czy pójdę. Na ślub? To po co przyjechałaś? Obiecałam kogutowi, a złamałam już za dużo obietnic. Widzę, że zdecydowałaś. Na to wygląda. W porządku? Kogut, nie chowaj się. Czekają na nas. Zajmę miejsca. Przyjechałaś. Idziemy. Biorę ślub. Potrzebuję świadka albo piwa. Mogę go pożyczyć? Zapłaciłaś za niego. Cieszę się, że przyjechałaś. Ślicznie wyglądasz. Jutro grill nad jeziorem, przyjdź. A miesiąc miodowy? Przesuniemy. Kto wie, kiedy znowu się zejdziemy. Nie dam rady. Jutro mam samolot. Studiuję projektowanie mody. Nasza własna Anne Taylor? Masz oryginalny styl. Odniesiesz sukces. Dziękuję. Chodzę na zajęcia, dlatego muszę wracać. I tak się zwolniłam. Ty i Christine porzuciłyście nas w pogoni za wykształceniem. Zostanie więcej żarcia dla mnie. Nic z tego. Bosko. Dobrze cię widzieć. Kogut wygląda na szczęśliwego. Nie wiem, co bym bez niego zrobił. Nie jestem na ciebie zły. Już nie. Jaki wielkoduszny. Idź, ja nie ucieknę. Jamie, please stop. Zaczekaj. Wszystko w porządku. Nieprawda. Stop. Zatrzymaj się. Źle się zachowałam. Potrzebowałaś mnie, a ja ci nie pomogłam.
was wrong not to be here for you. Please tell me how your mom. Jak czuje się mama? She's świetnie. Great. No, she's. Kończy oddych. She's out of rehab for the fifth time. Po raz piąty. Ironic, huh? Is there anything? Mogę coś zrobić? Przed odlotem? Nie. Okay. I should go check on her. Muszę do niej zajrzeć. Jamie, please. Posłuchaj. Listen to me. I messed up. Wiem, że nawaliłam. A lot. Ale ty zawsze zajmowałaś w moim sercu szczególne miejsce. To się nie zmieni. Ładny pokój. A jaką mam łazienkę wielkości obserwatorium? Dobranoc. Mogę o coś spytać? Masz prawo. Czy wtedy z pomostu skoczyłeś dla mnie? Nie. Skoczyłem, bo byłem palantem. Ja też mam pytanie. Wzięlibyśmy w końcu ślub? Nie. Chyba wiem dlaczego. Skończyły nam się tajemnice. Zamierzałaś mi to powiedzieć. Pomóc ci? To nie takie proste. Co? Kari mi pomoże. Wykluczona, jeszcze cię upuści. Nie upuści. Trzeba wiedzieć jak. To jej pokaż. Zostaw mnie. Zaraz wrócę. Piękne wesele. Co miło, że urządziła je pani u siebie przez wzgląd na Mike'a. Na pewno jest pani zmęczona. Chętnie poświęcam się dla bliskich. Może zrobią sobie państwo jutro wolne. Zostanę z Mike'iem. Nie musisz wracać? Dzień, dwa mogę przeciągnąć. Co za wielkoduszność. Zależy mi na tym. Nie można na tobie polegać. Zajmij się sobą. Zapewniam cię, że sobie poradzimy. Thank you.
Tyle razy wyobrażałem sobie tę chwilę. Masz gościa? Kilroy. Simon powiedział, że wróciłaś. Na kilka dni. Zrozumiem, jeśli zostaniesz. Zachowałem się jak idiota. Chciałem ci to powiedzieć. Nie musisz przepraszać. Jestem ci to winien. Chodziło o mojego brata. Pytałaś o to. To o nim przypomniałaś mi w muzeum. Miał... Miał 21 lat, kiedy zginął. Jak miał na imię? Nie uwierzysz. Powiedz. Michael. Thomas Michael Fraser. It's perfect. Pięknie. Oboje uciekamy przed tragedią Mike'a. Wracał ze szkoły. Nagle zjawił się drugi samochód. Kierowca zasnął, a jego wóz zjechał na nasz pas. To nie była twoja wina. Tak mówili rodzice po pogrzebie. Zanim wyjechali na Karaiby. Nie czuli żadnych wyrzutów. Każdy przechodzi żałoby inaczej. Kiedy gdzieś wchodziliśmy, to jego zauważali najpierw. Był otwarty i ciekawy świata. W nim pokładano nadzieję. Tak jak w tobie. Kocham cię. To chciałem ci powiedzieć. Dlatego przyjechałem. Żebyś wróciła. Zacznijmy od nowa. Cieszę się, że wreszcie wiesz, czego chcesz. Nie takiej reakcji oczekiwałem. Ja nie wiem, czego chcę. Masz rację. Oboje uciekliśmy od tragedii. I co nam to dało? Nie miałeś okazji się z tym pogodzić. Ja mam. To znaczy? Nie mogę do ciebie wrócić. Nigdy? Tego nie powiedziałam. Każde z nas zmaga się z demonem. Nie pomogę ci, dopóki nie pokonam swojego. Nie bój się prawdy. Przed nią nie ma ucieczki. Dobrze mówię?
cheers to that. Cheers to getting married. Okay. Cute, Mozart. I thought you were leaving. Myślałam, że wyjeżdżasz. So did I. Ja też. Pójdziemy na spacer. Pokażemy John okolice. Zjemy, kiedy wrócimy. Podobno będziesz projektantką mody. Możliwe. Mówiłam, że na szyciu zbijesz fortunę. Może zrobisz coś dla mnie? Stać cię? Na długo zostajesz? Zostaję. Mike Mayer powraca. Jak zmienia się miłość? Albo raczej, jak miłość zmienia nas? Nieustannie, zaskakująco i bez końca. Opracowanie wersji polskiej Artur Nowak. Czytał Stanisław Olejniczak. Już za chwilę w Polsacie Wyspa Nim. Jodie Foster w ekranizacji bestsellerowej powieści Wendy Orr. A jeszcze dzisiaj o 17.50 najwspanialszy pies Ameryki. Dzisiaj o 18.50 wydarzenia.